Wielka kasa dla Gruzji od miliardera za wyeliminowanie Hiszpanii. Szymon Marciniak ostro skrytykowany przez szefa sędziów UEFA. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Urugwaj rozgromił Boliwię w Copa America. Siódmy mecz z rzędu Darwina Nuneza z bramką w narodowych barwach. Lamine Yamal zdał egzaminy w szkole podczas Euro. Nietypowy sposób świętowania reprezentacji Słowenii. Dostali kebaby od Lukasa Podolskiego. Skandal z udziałem reprezentanta Serbii. Gwiazda reprezentacji Gruzji na celowniku AS Monaco. Jakub Moder przeniesie się do Leicester City. Powrót Buksy do Ekstraklasy. Wczoraj kanał subskrybowało ponad 300 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli chcesz być na bieżąco z Euro, dołączaj do nas. Zasięgowa łapa w górę oczywiście mile widziana. A teraz przejdźmy do piłkarskich newsów i zacznijmy od Copa America. Bardzo dobry mecz rozegrała reprezentacja Urugwaju, która rozgromiła Boliwię aż 5-0. Był to prawdziwy popis gry drużyny Marcelo Bielsy. Jedną z bramek zdobył Darwin Nunez, dla którego był to siódmy mecz z rzędu ze strzeloną bramką dla drużyny narodowej. Trzeba przyznać, że Urugwajczycy powinni być rozpatrywani obok Argentyny i Brazylii jako jeden z faworytów turnieju. Do sensacji doszło w drugim meczu tej samej grupy. Stany Zjednoczone przegrały 1-2 z Panamą. Gospodarze imprezy przez prawie cały mecz grali w osłabieniu po tym, jak za bezmyślne zachowanie z boiska wyrzucony został Timothy Weah. Amerykanie musieli zmierzyć się z lawiną hejtu ze strony swoich kibiców. Chris Richards i Folarin Balogun otrzymali obrzydliwe wiadomości, które były rasistowskimi atakami na nich. W kolejnym meczu USA zagra z Urugwajem. Będzie to rywalizacja o być albo nie być w tym turnieju. W nocy rozpocznie się trzecia kolejka fazy grupowej Copa America. Argentyna zagra z Peru, a Kanada z Chile. W grupie A pewna awansu jest tylko Argentyna. Napoli postanowiło odwiedzić jednego ze swoich piłkarzy na Euro 2024. Mowa tutaj o Kwiczy Kwaratskheli. Ostatnio wspominałem o tym, że Gruzin najprawdopodobniej pozostanie w ekipie z Napoli. Zdradził to nowy trener Antonio Conte. Co więcej, klub chce podpisać ze swoim piłkarzem nowy kontrakt. Według informacji zagranicznych mediów, działacze Napoli postanowili udać się do Niemiec w tej sprawie już teraz. Rozmowy miały przebiegać w miłej atmosferze. Strony do tematu wrócą po zakończeniu Mistrzostw Europy. Gruzini na mecz 1/8 finału z Hiszpanią będą dodatkowo zmotywowani, aby sprawić sensację. Ich zwycięstwo nad Portugalią dało historyczny awans do 1/8 finału Euro 2024. Jak donosi L'Équipe, Gruzini otrzymali za to 10 milionów dolarów od gruzińskiego miliardera Bidzina Iwaniszwilego. Za wyeliminowanie Hiszpanii i awans do ćwierćfinału drużyna ma dostać dwa razy tyle, dokładnie 20 milionów dolarów. 68-letni miliarder jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, dlatego pozwala sobie na takie akcje. W przerwie między meczami Euro zawsze można wczuć się w takiego piłkarza w Football Team, czyli darmowej przeglądarkowej grze. Zachęcam do stworzenia swojego piłkarza z mojego linku z opisu na serwerze S1 Global, bo właśnie na tym serwerze gram. W sumie gramy, bo mamy tam nasz klub w trzeciej lidze, Wygwizdani FC. Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć, to rejestruj się, trenuj mocno swoją postać i pisz do mnie w Football Team. Link do gry znajdziesz oczywiście w opisie filmu. Szymon Marciniak został ostatnio mocno skrytykowany przez szefa sędziów UEFA. Krytycznie do obowiązków polskiego sędziego podchodzi ostatnio szef sędziów UEFA, Roberto Rossetti. Według informacji portalu Relevo, Włoch miał Marciniakowi wytknąć złą postawę na Mistrzostwach Europy oraz w półfinale Ligi Mistrzów w pojedynku Realu Madryt z Bayernem Monachium. Rossetti skrytykował arbitra publicznie podczas zebrania arbitrów. Pracę Polaka miał nazwać haniebną. Jeśli doniesienia Relevo są prawdziwe, mecz Szwajcarii z Włochami może być ostatnim meczem Marciniaka na Mistrzostwach Europy 2024. Lamine Yamal na Mistrzostwach Europy oprócz obowiązków sportowych musi spełniać także te edukacyjne. W mediach pojawiły się jakiś czas temu zdjęcia, na których 16-latek odrabiał pracę domową. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że robił to podczas Euro 2024. Lamine podchodzi bardzo na serio do tematu edukacji. Jak się teraz okazuje, starania nastolatka przyniosły znakomity efekt. Jak podaje dziennikarka Elena Condis, Yamal zdał wszystkie egzaminy. Szkoła zaliczona, więc jest czas na grę w Fortnite'a. Jeszcze tylko euro i czas na zasłużone wakacje. Słoweńcy świętowali awans do kolejnej rundy Euro w dość nietypowy sposób. Słowenia po trzech remisach w grupie zdołała awansować do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Tam czeka już na nich Portugalia z Cristiano Ronaldo na czele. Po wywalczeniu awansu piłkarze świętowali jedząc kebaby od Lukasa Podolskiego. Jak do tego doszło, zdradził Erik Janża, czyli klubowy kolega Podolskiego z Górnika Zabrze.
Po meczu z Anglią zaprosiłem drużynę na kolację. Zadzwoniłem do Podolskiego z pytaniem, czy nie dostarczyłby nam 50 kebabów. Zrobił to. Dorzucił też nam jogurty i napoje. Jego kebab jest świetny, ale to wiedziałem już wcześniej. Kolegom też smakował. Bardzo głośno było ostatnio o reprezentancie Serbii, który został bohaterem skandalu. Mowa tutaj o bramkarzu Vanji Milinkoviću-Saviću, który na Mistrzostwach Europy 2024 pełnił rolę rezerwowego. Według zagranicznych mediów dzień przed meczem z Danią udał się do baru. W pewnym momencie jeden z kibiców zarzucił mu, że powinien być na zgrupowaniu, a nie w knajpie z piwem. Milinkovic-Savić najpierw miał uderzyć kibica za tę uwagę, a potem wdał się w przepychanki z ochroną. Sytuację miał uspokoić dopiero właściciel lokalu. Ten jednak miał nieco inną wersję wydarzeń, o czym opowiedział portalowi Telegraf RS. Vanja przyszedł do naszego baru, ale ochrona przy wejściu go nie rozpoznała i nie chcieli go wpuścić, bo był w spodenkach reprezentacji. Sytuacja ta go zdenerwowała, co doprowadziło do bójki. Wkrótce zainterweniowałem. Złapałem go za rękę i powiedziałem, żeby poszedł za mną, ale odmówił. Wszystko działo się w ogrodzie. Na koniec sprawdźmy, co ciekawego działo się ostatnio na rynku transferowym. Do nowego klubu ma niedługo trafić jedna z rewelacji Euro 2024, George Mikautadze. Według informacji Fabrizio Romano, AS Monaco wysłała oficjalną propozycję transferową do jego aktualnego klubu, Metz. Drużyna z księstwa chce zakontraktować Gruzina, zanim większa liczba klubów zacznie wykazywać zainteresowanie jego usługami. Bardzo głośno zrobiło się ostatnio o klubowej przyszłości Jakuba Modera. W mediach pojawiły się informacje o dużym zainteresowaniu Polakiem ze strony Leicester City, Beniaminka zbliżającego się sezonu Premier League. Początkowo mówiło się o wymianie. Do drużyny Lisów miałby trafić Moder, do Mew Kieran Dewsbury-Hall. Później jednak temat wymiany miał upaść, ponieważ zawodnikiem Leicester City zainteresowana jest Chelsea. Sam piłkarz również chce trafić na Stamford Bridge. Temat transferu Modera do Leicester City jednak nie upadł. Romano w programie Okno Transferowe na kanale meczyki.pl powiedział, że Polak może odejść z Brighton w ramach osobnej transakcji. Lisy są zdeterminowane, aby zatrudnić Modera. Do polskiej ligi po kilku latach przerwy wrócił Aleksander Buksa. Górnik Zabrze ogłosił podpisanie kontraktu z byłym piłkarzem włoskiej Genoi. Klub podpisał 3-letnią umowę z 21-latkiem. Polak nie podbił Europy, dlatego zdecydował się na odbudowanie formy w ojczyźnie. Nowy klub znalazł niedawny bohater Realu Madryt z półfinału Ligi Mistrzów, Joselu. Napastnik co prawda został wykupiony przez Królewskich, ale zaraz później sprzedany do katarskiego Al-Gharafa. 34-letni piłkarz podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Dziś rozegrane zostaną pierwsze mecze 1/8 finału Mistrzostw Europy. Na początek o godzinie 18 na Olympia Stadion w Berlinie wybiegną drużyny Szwajcarii oraz Włoch. Przypomnijmy, arbitrem głównym tego spotkania będzie Szymon Marciniak. 3 godziny później na stadionie w Dortmundzie gospodarze imprezy, Niemcy, zmierzą się z Danią. Ich ostatni pojedynek zakończył się remisem 1-1. Na papierze faworytem są nasi zachodni sąsiedzi. Jak podaje FlashScore, Niemcy wygrali swój pierwszy mecz w fazie pucharowej na wielkim turnieju w regulaminowym czasie gry w 9 z ostatnich 11 prób. Do ostatnich chwil ważyły się losy występu Antonio Rüdigera w tym meczu. Grupową rywalizację ze Szwajcarami zakończył z urazem mięśniowym. Zagraniczne media jednak donoszą, że defensor Realu Madryt będzie gotowy do gry od pierwszej minuty. Jakie wyniki typujesz w dzisiejszych meczach? Daj znać w komentarzu pod filmem. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już jutro o 5 rano. Do zobaczenia!